Szanowni Państwo, w imieniu rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz rektora komendanta Wojskowej Akademii Technicznej witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 250. rocznicy powstania Szkoły Rycerskiej. Szkołę rycerską powołał wiosną 1765 roku król Stanisław August Poniatowski. Warto podkreślić, że Szkoła Rycerska w ciągu 30-letniego okresu istnienia, dzięki swojemu nowatorskiemu systemowi kształcenia oraz niezwykle wysokiej jakości nauczania, stała się szkołą elitarną. Uczelnię postrzegano jako kuźnię talentów, wzór do naśladowania. Obecnie wszystkie wyższe uczelnie wojskowe w Polsce kontynuują chlubne 250-letnie tradycje Szkoły Rycerskiej. Szanowni Państwo, za chwilę prorektor do spraw wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej, pan pułkownik dr habilitowany Tadeusz Szczurek, złoży meldunek szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panu ministrowi Stanisławowi Koziejowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Panu ministrowi towarzyszyć będą rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, generał brygady profesor Zygmunt Mierczyk oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Marcin Pałys. Pododdziały, baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Pododdziały na prawo! Patrz! Panie ministrze, prorektor do spraw wojskowych, pułkownik Szczurek, melduje. Pododdziały Wojskowej Akademii Technicznej oraz delegacje uczelni wojskowych i Uniwersytetu Warszawskiego do uroczystego apelu z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej 250. rocznicę powstania Szkoły Rycerskiej. Czołem podchorążowie! Czołem, panie ministrze! Głos zabierze rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor doktor habilitowany Marcin Pałys. Szanowni Państwo, chciałbym powitać wszystkich, którzy zgromadzili się tutaj dzisiaj, ale przede wszystkim naszych szczególnych gości. Chciałbym powitać szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarza stanu i ministra w Kancelarii Prezydenta RP, pana profesora doktora habilitowanego Stanisława Kozieja. Także reprezentujący wiceministra, ministra obrony narodowej, dowódcę generalnego rodzaju sił zbrojnych, genera broni pilota Lecha Majewskiego. Serdecznie witam biskupa polowego Wojska Polskiego, jego eminencję Józefa Gustka. Witam rektora komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, generała brygady profesora Zygmunta Mierczyka. Szanowni Państwo, w przyszłym roku Uniwersytet Warszawski będzie obchodził 200. rocznicę powstania, ale nie zapominamy, że nim powstała nasza uczelnia, w tych samych murach działała jej godna poprzedniczka, Szkoła Rycerska, zwana Korpusem Kadetów, będąca częścią polskiego oświecenia, pomysłem na poprawę stanu rzeczy w Polsce, uczelnią, która wykształciła wiele wybitnych osób, których w tym gronie zupełnie nikomu nie trzeba przypominać. Łączność między dzisiejszym Uniwersytetem a Szkołą Rycerską to jednak nie tylko sam budynek, Pałac Kazimierzowski, przed którym się znajdujemy, ale też podobne zadania, kształcenie elit, kształcenie świadomych obywateli.
Tradycje szkoły CS-kiej kontynuują oczywiście uczelnie wojskowe, ale pielęgnuje je także uniwersytet. Spójrzmy zresztą na program nauczania w szkole CS-kiej. Kadeci uczyli się m.in. francuskiego, niemieckiego, tańca, algebry, historii Polski, historii starożytnej, kaligrafii, literatury, a w kolejnych latach także architektury, algebry, fizyki i geometrii. Szkoła rycerska dawała wszystkim to, co dziś nazwalibyśmy naprawdę wszechstronnym uniwersyteckim wykształceniem. Dopiero po kilku latach jej uczniowie tej szkoły wybierali specjalizację, wojskową lub prawną. Dlatego cieszy nas bardzo, że możemy dziś przypomnieć historię szkoły rycerskiej na sposób i w oprawie, którą rzadko widujemy na uniwersytecie, ale która przypomina o naszej wspólnej tradycji. Proszę Państwa, przed nami główna część dzisiejszej uroczystości, odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 250. rocznicy powstania Szkoły Rycerskiej. Aktu odsłonięcia dokona szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan minister Stanisław Koziej. Panu ministrowi towarzyszyć będą rektorzy komendanci uczelni wojskowych oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Pododdziały baczność, na ramię broń, prezentuj broń, pododdziały na prawo, patrz! Proszę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra Stanisława Kozieja, o odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Szanowni Państwo, głos zabierze szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan minister Stanisław Koziej. Ekscelencje, szanowni Państwo, magnificencje, mam przyjemność przekazać na ręce rektorów list od prezydenta Rzeczpospolitej, pana Bronisława Komorowskiego. W swoim liście pan prezydent pisze do Państwa. Panie i Panowie, przedstawiciele władz Rzeczpospolitej oraz środowisk akademickich, oficerowie i żołnierze, Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, które przypomina o najchlubniejszych kartach z historii naszego narodu. Pałac Kazimierzowski przez 300 lata był świadkiem wielu doniosłych wydarzeń. Jednym z ważniejszych było zapoczątkowanie polskiego wyższego szkolnictwa wojskowego. To w tych murach znalazła swoją siedzibę utworzona w roku 1765 Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości Rzeczpospolitej, słynna Szkoła Rycerska. Chociaż funkcjonowała tylko do roku 1794, do upadku insurekcji kościuszkowskiej, uformowała umysły i serca szeregu wybitnych Polaków. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Józef Sowiński, Julian Ursy Niemcewicz oraz wielu innych bohaterów zmagań o wolną Polskę. Szkoła Rycerska była elementem wielkiego oświeceniowego projektu modernizacyjnego. Kształciła elitę w najlepszym rozumieniu tego słowa. Ludzi doskonale rozumiejących, dlaczego oraz w jaki sposób rozwijać i chronić to dobro wspólne, któremu na imię Rzeczpospolita. Komendant szkoły, książę Adam Kazimierz Czartoryski, tak charakteryzował wzorowego kadeta. Powinien ojczyznę swoją kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi. Powinien być cnotliwy, pełen uszanowania dla zwierzchności, dobroczynności,
i afektu dla równych, względu dla niższych. Ten przekaz pozostaje aktualny do dzisiaj. Od studentów i absolwentów uczelni wojskowych wymagamy nie tylko doskonałego wykształcenia i profesjonalizmu. Oczekujemy także patriotyzmu i postawy współodpowiedzialności za ojczyznę. Ufam, że nawiązując do chlubnych tradycji szkoły rycerskiej, będą godni miana wzoru i autorytetu nie tylko dla swoich podkomendnych, studentów i współpracowników, ale też dla obywateli. Cieszę się, że w dzisiejszej uroczystości uczestniczą podchorążowie, spadkobiercy wychowanków szkoły rycerskiej i powstańców listopadowych, a także reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, młodzież kontynuująca tradycję Legii Akademickiej. Ufam, że ta tablica, odsłonięta z inicjatywy dwóch spośród najlepszych polskich uczelni wyższych, będzie przypominać o najszlachetniejszych ideach oraz o potrzebie odwagi i determinacji w ich urzeczywistnianiu. Wszystkim Państwu życzę wielu sukcesów na tym polu. Podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Panowie rektorowie, przekazuję ten list na Wasze ręce. Na zakończenie dzisiejszej uroczystości zostanie odegrany hymn Szkoły Rycerskiej, a następnie odbędzie się defilada. Proszę Państwa, przed nami defilada. Pododdziały do defilady prowadzi dowódca uroczystości, pułkownik Ryszard Sala. Maszeruje kompania honorowa Wojskowej Akademii Technicznej. Za nią poczty sztandarowe. Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Proszę Państwa, zbliża się pododdział składający się z podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Tuż za nim podchorążowie ze Studenckiego Koła Historycznego. Reprezentacyjna Wojska Polskiego imienia generała Józefa Wybickiego, kapelmistrz major Mirosław Rytel.